Wzrost liczby samochodów na suwalskich drogach to całkiem spory problem, jeśli spojrzeć na to przez pryzmat wydzielanych przez nie spalin i stanu technicznego aut. Szczególnie, że wśród pojazdów silnikowych jest całkiem spory odsetek aut starych. A jak wiadomo, zły stan techniczny samochodów, którymi się poruszamy, zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Sprawdziliśmy, jak przedstawia się sytuacja w naszym mieście i okolicy. Funkcjonariusze suwalskiej drogówki przynajmniej kilka razy do roku przeprowadzają na naszych drogach akcję Smog. Ostatnia taka akcja odbyła się kilka dni temu na terenie całego powiatu i posypały się mandaty. Nie tylko z powodu chmur czarnego dymu snującego się za pojazdami. Skontrolowaliśmy 67 pojazdów, w tym 19 pojazdów ciężarowych. W czasie trwania tej akcji zostało nałożonych 57 mandatów karnych. Nie wszystkie mandaty, wiadomo, były za stan techniczny. Spora ilość tych mandatów była za przekroczenie prędkości, niekorzystanie z zapiętych pasów bezpieczeństwa przez kierujących pasażerów, jak również rozmowa przez telefon komórkowy, trzymając słuchawkę w ręku. Okazuje się, nieprawidłowości funkcjonariusze wykrywają nie tylko w starszych samochodach. Bywają również usterki w pojazdach nowszych, typu przeróbki, takie jak powiedzmy naklejona folia ciemna na szybach przednich po prawej, po lewej stronie, ograniczająca widoczność polu widzenia kierowcy, jak też jakieś oświetlenie nieprawidłowe w tych autach przez domorosłych użytkowników, wiadomo, montowane. Zdarzają się też przypadki w pojazdach starszych, gdzie wiadomo, no, to ogumienie jest słabsze, gdzie jest oświetlenie nieprawidłowe, zużyte to oświetlenie jest, powiedzmy, nie działają prawidłowo te światła pozycyjne, mijania, drogowe, czy światła kierunkowskazów, jak też stopu. Analogiczne kontrole przeprowadzono w samochodach ciężarowych, w których większą uwagę przykładano do kontroli układu kierowniczego i hamulcowego. Bywały takie przypadki, iż pojazd, mieliśmy taki przypadek, gdzie dwa pojazdy ciężarowe jadące od strony Białorusi w kierunku Litwy miały podwieszone koła na tylnej osi, w naczepie poduszki były uszkodzone i te pojazdy w ogóle nie powinny były poruszać się po drodze. No niestety jechały akurat tą drogą, trasą, drogą krajową numer 8. Zostały zatrzymane dowody rejestracyjne w tych pojazdach, kierowcy zostali ukarani mandatami do 1000 zł. Niestety to nie był odosobniony przypadek. Policja zatrzymała aż 7 dowodów rejestracyjnych i 3 prawa jazdy. Dwa uprawnienia zostały zatrzymane za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h i jedno uprawnienie zostało zatrzymane z artykułu 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, czyli spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policja stara się wyeliminować z ruchu pojazdy, które zatruwają środowisko. Zdarzały się przypadki, gdzie pojazdy kontrolowane nie spełniały normy emisji spalin. Tutaj, jeżeli powiedzmy policjant ma uzasadnione przypuszczenie, iż taki pojazd jest niesprawny technicznie, gdzie jest wydawana nadmierna emisja tych spalin, ewentualnie nieszczelny układ wydechowy, ma podstawy, aby zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować taki pojazd do serwisu, a później na badanie kontrolne, na stację kontroli pojazdów. Okazuje się, że najczęściej samochodami budzącymi wątpliwości co do stanu technicznego poruszają się mieszkańcy okolicznych gmin. W Suwałkach, jak zapewnia zastępca naczelnika drogówki, nie jest aż tak źle, szczególnie w przypadku transportu krajowego i zagranicznego. Zmienia się akurat tutaj, jeżeli w tych kwestiach chodzi, zmienia się tutaj stan techniczny tych pojazdów, pojazdy coraz częściej widzimy na tych drogach nowsze, starszych pojazdów, no coraz mniej porusza się po tej drodze, jeżeli chodzi o transport krajowy. No, bywają tutaj przypadki, powiedzmy, pojazdów osobowych, gdzie jeszcze te starsze pojazdy są w powiecie tym suwalskim na terenie gminy. No, kontrolujemy takie auta, sprawdzamy stan techniczny, jeżeli jest w porządku, dopuszczamy, jeżeli nie, zatrzymujemy dowód rejestracyjny. No, w najgorszych przypadkach, jeżeli powiedzmy nie spełnia tych warunków technicznych, samochód zostaje wtedy odholowany na parking strzeżony.